Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla naszej szkoły. Nareszcie spełniły się marzenia uczniów i ich rodziców oraz nas, nauczycieli. Mamy salę gimnastyczną. To właśnie z myślą o uczniach powstał ten piękny, nowocześnie urządzony i wyposażony obiekt. Nasze serca przepełnia radość i wdzięczność, dlatego chcemy ją wyrazić w jednym, ale jakże pięknym słowie dziękujemy. O zabranie głosu proszę teraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnogórze, pana Piotra Zawierucki. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, drodzy uczniowie. Jest mi niezmiernie miło wystąpić w imieniu naszej społeczności szkolnej i powitać wszystkich w tak uroczystym, można powiedzieć historycznym, wydarzeniu w murach Szkoły Podstawowej w Tarnogórze. To wyjątkowy dzień, kiedy świętujemy otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tarnogórze. Chciałbym powitać i przedstawić gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jerzy Paul, serdecznie witam. Proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Franciszek Partyka. Wizytator nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, oddział w Tarnobrzegu, pani Wiesława Wartechowska. Gospodarz naszej uroczystości, burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna, pan Andrzej Rychel. Sekretarz miasta i gminy Nowa Sarzyna, pani Danuta Bienderska. Pan dyrektor. Radni Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie, serdecznie witamy. Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie. Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna. Nauczyciele z miasta i gminy Nowa Sarzyna. Byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Tarnogórze. Prezesi OSP w Tarnogórze i Koziarni. Obecny sołtys z Tarnogóry, pan Jan Gały. Sołtys poprzedniej kadencji, sołtys Tarnogóry poprzedniej kadencji. Sołtys Koziarni, pani Erwina Dłużna. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze, pani Elżbieta Zarzycka. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry, pan Edward Krak. Rada Szkoły wraz z przewodniczącą panią Justyną Zarzycką. Rada Rodziców z przewodniczącą panią Bożką Ćwiartek. Nauczyciele i pracownicy emeryci Szkoły Podstawowej w Tarnogórze. Witam nauczycieli, pracowników administracji i obsługi tutejszej szkoły, rodziców i całą społeczność uczniowską. Marzeniem naszym było stworzenie optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez ruch, uprawianie elementów wybranych dyscyplin sportowych i uczestnictwo w zdrowej, wzajemnej rywalizacji. Było to marzenie wielu pokoleń uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Od dziś zacznie się lepsza przyszłość dla uczniów szkoły, którzy będą mogli ćwiczyć i rozwijać się w wymarzonych warunkach. Dziś powitamy efekty starań wielu osób. Podwyższenie standardu niewątpliwie wpłynie na wzrost wielu osób. Na wzrost osiągnięć dydaktycznych, którego efekty widoczne będą w niedługim czasie.
Przed nami dobry czas dla szkoły. Dobry czas dla całej społeczności lokalnej. O ten obiekt starało się usilnie wiele osób. Swój wkład w kierunku jego realizacji miała poprzednia pani dyrektor Violetta Fimiarz. Do postępu w planach doszło w drugiej połowie 2017 roku we współpracy z posłem Rzeczypospolitej Polskiej panem Jerzym Paulem, z władzami gminy, to jest burmistrzem miasta i gminy Nowa Sarzyna, panem Andrzejem Ryflem, dyrektorem biura burmistrza panem Adamem Mandadejem, sekretarzem miasta i gminy Nowa Sarzyna panią Dagitą Witerską, a także rodzicami z Rady Szkoły, panią Justyną Zarzycką i panią Teresą Kopacz, rozpoczęły się spotkania, konsultacje, wizyty w okolicznych obiektach sportowych po to, aby optymalnie dostosować plan budowy nowego obiektu do występujących potrzeb. Po zatwierdzeniu planów 25 września 2019 roku podpisano akt erekcyjny i symbolicznie wbito pierwszą łopatę, rozpoczynając tym samym budowę. I oto doczekaliśmy się przepięknego obiektu, z którego korzystać mogą nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także cała społeczność lokalna. Nowo oddany obiekt to sala gimnastyczna z boiskiem umożliwiającym rozegranie zawodów w większości dyscyplin sportowych oraz cztery sale z przeznaczeniem na zajęcia dla uczniów, a także zaplecze, szatnie z kompletnymi węzłami sanitarnymi, pokój dla nauczyciela, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy. Drodzy uczniowie, to wy jesteście prawdziwymi gospodarzami tego obiektu. Życzę wam wielu sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników. Panie burmistrzu, dołożył pan wszelkich starań, aby ta inwestycja doszła do skutku. Jako dyrektor szkoły w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego dziękuję panu za właściwe kreowanie lokalnej polityki oświatowej. Dziękuję za pana starania i osobiste zaangażowanie. Doceniamy pana gospodarską troskę i ogromny, nieoceniony wkład pracy włożony w powstanie tego dzieła. Kieruję słowo podziękowania do pana posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Jerzego Paula, za okazaną pomoc i zrozumienie potrzeb dzieci i młodzieży. To dzięki m.in. pana posła staraniom budowa sali gimnastycznej w naszej szkole została zrealizowana. Dziękuję za zaangażowanie i poparcie naszych wspólnych starań w realizacji tej inwestycji. Dziękuję pani sekretarz. Dziękuję pani sekretarz, panu dyrektorowi biura burmistrza za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji tego projektu. Sala gimnastyczna zostaje oddana do użytku w wyjątkowym okresie. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wykonawcy, panu Kazimierzowi i panu Tomaszowi Kocowi, właścicielom zakładu budowlano-remontowemu KOREM z Jeżowego, za bardzo dobrą współpracę oraz że pomimo obecnej sytuacji pandemicznej wszelkie prace związane z budową zostały wykonane zgodnie z planem. Dziękuję rodzicom, w szczególności pani Justynie Zarzyckiej oraz pani Teresie Kopacz za pracę, zaangażowanie, pomoc na każdym etapie powstawania sali gimnastycznej. Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji. Nie sposób wymienić wszystkich. Dziękuję wszystkim tym, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc. Niech ta sala gimnastyczna służy wielu pokoleniom społeczności lokalnej, m.in. tam Góry i Koziary. Dziękuję. Prosimy teraz o oficjalne otwarcie sali przez symboliczne przecięcie wstęgi. Zapraszam naszego gospodarza, pana burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna, pana Andrzeja Rychla. Zapraszamy posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jerzego Paula. Zapraszamy przedstawiciela Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, panią Wiesławę Wartechowską. Zapraszam
również dyrektora oczywiście Szkoły Podstawowej w Tarnogórze, pana Piotra Zawieruckiego, a także przewodniczącą Rady Szkoły, panią Justynę Zarzycką, przewodniczącą Rady Rodziców, panią Monikę Półćwiartek oraz przedstawiciela uczniów, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Aleksandrę Polko. Uwaga, historyczny moment, do końca. Brawo. Dziękujemy bardzo. Czyli mamy salę oficjalnie otwartą, ale chcielibyśmy również, żeby ta nasza sala została poświęcona. Dlatego bardzo prosimy księdza proboszcza Franciszka Partykę, proboszcza parafii w Tarnogórze pod wezwaniem Stanisława Biskupa o poświęcenie naszego pięknego obiektu. Chciałem tylko uzupełnić, pan rektor przepięknie dziękował wszystkim. Ja chciałem uzupełnić lukę i podziękować panu dyrektorowi. Dziękujemy ludziom i bardzo słusznie, ale też należy się podziękowanie panu Bogu za opiekę, opatrzność, błogosławieństwo. Mówi Pismo Święte, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Z pewnością na chwałę Bożą będziemy się w tej szkole uczyć, z pewnością będziemy ćwiczyć i też na chwałę Bożą czynimy wszystko, także niech to dzisiejsze zgromadzenie będzie to miało na celu. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław tę salę gimnastyczną, pomieszczenia dydaktyczne, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą tutaj się uczyć i ćwiczyć, wzrastali także w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. O to prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Jako że ćwiczenia łączą się z kontuzjami i z innymi nieraz wypadkami, polećmy wszystkich ćwiczących opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę. Naszymi podróżami, naszymi jakich potrzebach naszych, ale od wszelakich złych czynów, prać nas zawsze wybawiać, Panią Twojemna i błogosławioną, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas pojednaj. Maryjo, przyczyno naszej radości, Maryjo, Królowo Polski, dziękuję za wspólną modlitwę. My również dziękujemy za poświęcenie sali. Naprawdę mamy nadzieję, że żadne kontuzje i żadne inne złe przypadki nie będą się imać naszych uczniów oraz tych wszystkich, którzy będą korzystać tej sali, bo na pewno stanie się ona takim pewnym ośrodkiem dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości, a nie tylko dla uczniów. Przy takiej okazji chcielibyśmy na pewno usłyszeć od tak znamienitych gości kilka słów, kilka porad, dlatego poproszę teraz o zabranie głosu. W pierwszej kolejności poproszę gospodarza
terenu pana burmistrza Andrzeja Rycha. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać. Tak jak pan dyrektor już wspomniał, był to efekt działań wielu ludzi i w takim okresie czasu wieloletnim, można powiedzieć. Ale jest dzisiaj, jest ten właśnie efekt. Dzisiaj tutaj jesteśmy razem i świętujemy. Świętujemy, nie zostało tutaj wspomniane, dzisiaj święto takie jest podwójne. Podwójne w sensie takim, że spotykamy się z okazji otwarcia tych obiektów, sali gimnastycznej i tych sal lekcyjnych, które tutaj są, ale drugim takim elementem, który nas tutaj zgromadzi, to również jest Święto Edukacji Narodowej, czyli potocznie zwany Dzień Nauczyciela i mamy tutaj pedagogów, nauczycieli z terenu całej gminy i będziemy mieć jakby tą drugą część naszej uroczystości poświęconą temu wydarzeniu. Ale oba te wydarzenia są ze sobą połączone, ponieważ muszą, żeby można było dobrze funkcjonować w tym systemie oświaty, w szkolnictwie, muszą być warunki, muszą być miejsca, ale też nauczyciele, uczniowie, to wszystko ze sobą się łączy. I dzisiaj właśnie takie połączenie, taki czas, w którym świętujemy te dwie uroczystości. Można powiedzieć, że dzisiejsze otwarcie to jest zwieńczenie działań, które tutaj były prowadzone w Tarnogórze kilka lat. Dzisiaj to jest już ten efekt końcowy i można na to składa się wiele działań, które były podejmowane i jak sobie przypomnę, szczególnie tutaj Państwo, którzy tutaj mieszkacie i jesteście na co dzień, wiecie, były dwa niewielkie budynki, czy jeden stary budynek i drugi budynek osobny, gdzie mieściła się szkoła, a dzisiaj można powiedzieć, że jest kompleks edukacyjny, który będzie służył następnym pokoleniom. Ale żeby się to mogło stać, to tak jak powiedziałem, było szereg działań. Powstał łącznik, później były kolejne działania, powstała tutaj pracownia przyrodnicza, był remont pomieszczeń oraz wyposażenia dla przedszkolaków. Wymienili żeśmy dach, blachę na starej części szkoły, odnowili żeśmy elewację, został zmieniony system grzewczy i wybudowali żeśmy tą salę gimnastyczną i te cztery klasy, które będą tutaj służyć. Łącznie koszt tego przedsięwzięcia to był ponad 3 200 000. Oczywiście był to duży wysiłek dla samorządu, ale jest ten wielki efekt moim zdaniem. Czyli powstał nowoczesny kompleks, który będzie służył tym uczniom, nauczycielom, stworzy warunki do rozwijania się dla tej społeczności. I to jest wielki nasz wspólny sukces. Jest to oczywiście, jest to pewna taka konsekwencja tej polityki oświatowej, infrastrukturalnej, którą prowadzimy tutaj od lat. Tutaj pan poseł Jerzy Paul, który był poprzednio burmistrzem, teraz staram się to kontynuować. Próbujemy na terenie całej naszej gminy doprowadzić tą infrastrukturę edukacyjną do takiego poziomu, który będzie sprostał wyzwaniom XXI wieku. I wydaje mi się, że nam się to powoli udaje. Oczywiście są to przestrzeń pewnego czasu, bo są to olbrzymie środki finansowe i też organizacyjne, ale konsekwentnie do tego dążymy i to osiągamy. I to patrząc z punktu całej gminy i to w tych dużych miejscowościach, jak również w mniejszych, tak aby te warunki do tego rozwoju, do tego funkcjonowania tutaj naszych najmłodszych mieszkańców były jak najlepsze. I wiecie Państwo, jest to szczególna radość, jeżeli właśnie po okresie pewnego czasu, pewnych działań, wspólnych tutaj przedsięwzięć udaje się w końcu mieć ten efekt i dzisiaj przecinać tą wstęgę. Związane to było z wieloma działaniami, z wieloma różnymi podejmowanymi
organizacyjnymi sprawami i myślę, że to też jest moment podziękowania. Tutaj pan dyrektor podziękował, co prawda już i trochę wyręczył mnie, ale chciałbym jeszcze też powiedzieć parę słów o tym, kto i w jaki sposób tutaj się do tego przyczynił, bo to jest istotne. To jest ważne, aby o tym pamiętać, żeby uhonorować przynajmniej w ten sposób te osoby, które tutaj do tego się przyczyniły i współdziałały. I myślę, że tutaj na wstępie chciałbym podziękować panu posłowi Jerzemu Paulowi, który wykazał wiele determinacji w tym, abyśmy mogli otrzymać to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, aby ten projekt przeszedł, abyśmy mogli korzystać z tych środków, dołożyć własne i realizować to zadanie. Wielkie podziękowania dla pana posła, ponieważ tam odbyło się szereg spotkań w ministerstwie i różnych innych. Nie będę tutaj zdradzał, że tak powiem, całej tej kuchni, ale zdajecie sobie sprawę państwo, że to nie jest takie proste. Wymaga to wiele wysiłku, różnych działań formalnych, mniej formalnych, ale ostatecznie ten efekt jest. Dziękujemy tutaj panu posłowi, również dziękuję i poprosimy pana posła o przekazanie podziękowania na ręce i ministra, i całego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ konsekwentnie jest prowadzona taka polityka dotycząca wzmacniania tych niewielkich ośrodków w Polsce. Takich właśnie miejscowości jak Tarnogóra, tych niewielkich szkół, które patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, no nie do końca można powiedzieć, że się to ekonomicznie bardzo jest efektywne, ale to właśnie z takich szkół, z takich miejscowości składa się ta lokalna Polska, te nasze miejscowości. Dlatego też wielkie podziękowania dla pana posła i całej formacji, która dba o to, aby się rozwijała też właśnie ta część Polski, tutaj te nasze małe, lokalne miejscowości. Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego obiektu. Dziękuję tutaj poprzedniemu panu sołtysowi Janowi Maczudze, dziękuję obecnemu panu sołtysowi Janowi Gałdysiowi, ale również radnemu i wszystkim radnym, którzy dzisiaj tutaj są. To dzięki właśnie państwa decyzjom uchwał, które podejmowaliście, można było sfinansować i wykonać ten przepiękny obiekt. I dziękuję za to właśnie podejście, że rozumiecie tą politykę dotyczącą oświaty, że musimy konsekwentnie prowadzić i realizować te zadania. Tak jak kilka razy już wspominałem, to jest to, co my możemy tutaj tym naszym najmłodszym mieszkańcom dać, to dobre wykształcenie. My im dajemy możliwość startu w dorosłe życie. Będą dobrze wykształceni, mogą realizować swoje cele w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, politycznego, gdziekolwiek. Ale żeby mogli zacząć, to muszą mieć tą podstawę, to porządne wykształcenie. I z jednej strony muszą być warunki, a z drugiej strony muszą być właśnie nauczyciele, pedagodzy, którzy sprostają temu zadaniu, a jak na dzisiaj wydaje mi się, że sprostajemy temu zadaniu i pod względem infrastrukturalnym, ale też właśnie pod tym względem pedagogicznym. Dziękuję również bardzo Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w tym procesie. Było kilka spotkań i u mnie były tutaj podpisy zbierane. Była aktywność taka społeczna i taka chęć i determinacja, żeby ta sala tutaj i ten obiekt tutaj powstał. Była nawet taka chęć odwiedzenia ministra osobiście przez rodziców i tu żeśmy rozmawiali na ten temat, że może na początek zostaniemy na poziomie takim, że my tutaj z panem posłem będziemy odwiedzać. Ostatecznie wszystko zakończyło się sukcesem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję rodzicom, pani Justynie Zarzyckiej, która tutaj pamiętam, że wiele razy żeśmy się spotykali i uczestniczyłem też w tych spotkaniach, ale całej tej społeczności tutaj Tarnogóry za tą działalność, za tą chęć i za to, co państwo żeście zrobili też dla tego przedsięwzięcia. Myślę, że
tak jak tu powiedziałem na wstępie, jest to wielki dzień i dla Tarnogóry, ale też dla całej społeczności gminy Nowa Sarzyna. Oddajemy piękny obiekt. Za chwilę już się, bo dzisiaj jest taka formalna, oczywiście otwarcie, rozpoczęły się tutaj już zajęcia i myślę, że jak pan dyrektor tutaj już wspomniał, że te efekty edukacyjne będą jeszcze lepsze, żeby ta nasza młodzież wyrośnie na wspaniałych i mądrych Polaków, ucząc się w tym nowoczesnym budynku. Dziękuję bardzo. Chciałabym teraz poprosić pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jerzego Paula, o kilka słów. Czcigodny księże, panie burmistrzu, pani sekretarz, pani wizytator, panie dyrektorze wraz z całym gronem pedagogicznym, szanowne grono pedagogiczne z gminy Nowa Sarzyna, panie przewodniczący rady wraz z radnymi, sołtysami, panie sołtysie, współgospodarzu, można powiedzieć, dzisiejszych uroczystości, drodzy rodzice, drodzy uczniowie, zaproszeni goście, szanowni państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie, za to, że razem z państwem mogę świętować, obchodzić to, można powiedzieć, takie wielkie święto dla szkoły, ale również dla całej miejscowości, dla całej społeczności Tarnogóry. Jestem przekonany, że ten dzień będzie zapisany, można powiedzieć, złotymi zgłoskami w historii i szkoły, i Tarnogóry. Ta sala gimnastyczna jest to takie wyrównywanie szans. Wyrównywanie szans dla wszystkich uczniów, dla uczniów z waszej szkoły, ponieważ czasami są takie, są zawody sportowe, są dyscypliny sportowe, od których wymaga się trenowania na sali gimnastycznej. Niektóre szkoły, czy większe, czy praktycznie w naszej gminie ma. Szkoła podstawowa w Tarnogórze to była jedna z wyjątków, gdzie tej sali nie było. I wasi uczniowie podczas zawodów już na początku mieli, można powiedzieć, tak pod górkę, ponieważ nie mogli trenować siatkówki, czy nie mogli trenować koszykówki. A to są sporty związane stricte z halą i z salą gimnastyczną. Dlatego jestem przekonany, że w tej chwili na takich zawodach będziecie już startować z równego poziomu, że będziecie mogli ćwiczyć i na takim samym poziomie grać z innymi uczniami. A drodzy państwo, że to nie jest tak, żeby być, nie wiem, wybitnym sportowcem, to trzeba urodzić się i trenować w jakimś dużym mieście, w Warszawie, Krakowie czy w Gdańsku. Nawet w małych miejscowościach, takich jak Tarnogóra, Sarzyna, Koziarnia czy inne, mogą wyjść z takich miejscowości mistrzowie. Zresztą państwo jako mieszkańcy Tarnogóry najlepiej o tym wiecie, ponieważ wasi poprzednicy, powiedzmy, mogą ci panowie już być w tej chwili waszymi ojcami, a może niektórzy ci starsi dziadkami, byli mistrzami Polski. Wiecie państwo o tym, że jest taka znana rodzina Maczugów, bardzo znanych bokserów, nie wiem, może ktoś jest nawet na sali pochodzący z tej rodziny, którzy byli mistrzami Polski w boksie, niektórzy nawet mieli brązowy medal Mistrzostw Europy. To jest naprawdę, to są wspaniałe osiągnięcia, o których czasami my już zapominamy. Ale mam nadzieję, że wy teraz, mając taką salę do dyspozycji, nawiążecie do tych tradycji. Może boksu nie trenujcie gdzieś tam na przerwach, ale inne dyscypliny spokojnie możecie trenować. Dzisiaj będziemy oglądać pewnie mecz, większość będzie oglądała i liczę na to, że dzięki temu tej sali będziemy mogli za kilka lat was też oglądać. Bić wam brawo jako reprezentantom Polski, że będziecie występowali z orzełkiem na piersi, czego wam życzę. Chciałbym jeszcze, szanowni państwo, bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za tą taką, można powiedzieć, determinację, ponieważ tak jak pan burmistrz powiedział, to nie powiem załatwianie, bo to jest takie trochę złe słowo, ale walka o tą salę nie była prosta. To od kuchni to była naprawdę ciężka
walka i czasami w tej kuchni można powiedzieć, że było gorąco, ale dzięki bardzo dobremu wnioskowi, dzięki determinacji, zaangażowaniu pana burmistrza i wszystkim, którym naprawdę na tej sali zależało, mamy dzisiaj taki efekt. Dlatego, panie burmistrzu, ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, bo po te pieniądze, które zostały skierowane do Tarnogóry, co najmniej kilkunastu posłów chciało sięgnąć, bo każdy wiadomo, że chce coś u siebie zrobić, coś u siebie wybudować. My musieliśmy przekonać kilka osób do tego, że warto jest zainwestować w Tarnogórę, w szkołę podstawową w Tarnogórze, że z tego będą efekty. I nie ukrywam, że szanowni państwo, można powiedzieć, taki ostatni podpis to dostaliśmy od pana wicepremiera Jacka Sasina i to dzięki jego naprawdę zaangażowaniu, pana burmistrza, mamy tą salę. Dlatego wszystkim naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, jeszcze panie dyrektorze, bardzo serdecznie również dziękuję i gratuluję tej sali. Gratuluję, bo mówię, wychodzicie na wyższy poziom i będziecie mogli startować, ćwiczyć i będziecie mogli walczyć z innymi, walczyć w takim dobrym słowa znaczeniu z innymi szkołami. Panie dyrektorze, jeszcze proszę przyjąć najpierw okolicznościowy grawer z okazji tej uroczystości, a potem jeszcze piłki, które myślę, że przydadzą się tutaj do trenowania. Dziękujemy bardzo. Ja taką malutką dygresję, wybaczcie państwo, ale do tej szkoły chodzą również dzieci z Koziarni. Dla ludzi z Koziarni jest to również wielka radość, więc dlatego chciałabym o tym również wspomnieć. Zresztą pan poseł również o tym mówił. A stamtąd pochodzi też znamienity kolarz Kazimierz Stafiej, a jego mama przez ponad 40 lat była nauczycielką tej szkoły. Więc taka moja osobista troszeczkę dygresja. A teraz myślę, że pani wizytator również chciałaby zabrać głos, dlatego bardzo o to prosimy. Witam szanownych państwa, całe szacowne grono, wszystkich tutaj, którzy są zgromadzeni. Chciałabym przekazać od pani kurator, podkarpackiego kuratora oświaty, pani Małgorzaty Rau, gratulacje i również w tym pięknym liście, który przekazuję państwu, miałam go zamiar przeczytać, ale ja byłam kiedyś nauczycielem, to myślę, że mnie wszyscy słyszą. Miałam zamiar przeczytać list pani kurator, ale myślę, że to w takim gronie osobistym państwo to zrobicie. Chciałabym się odnieść do słów, które tu padły od pana burmistrza, od pana posła. I też tak od siebie, ponieważ mam przyjemność obserwowania tutaj zmian na terenie właśnie waszej gminy, miasta, zmian w oświacie. I naprawdę są to zmiany bardzo wartościowe, które imponują mi jako pracownikowi, kuratorium oświaty, a ponieważ bywam w różnych częściach naszego województwa, to tak mogę powiedzieć, że macie państwo z czego być dumni. I tutaj zaangażowanie tych osób, które wystąpiły przede mną i może i wystąpią również po mnie, jest bardzo wartościowe, również bardzo wymierne, ale również i niewymierne w dalszych efektach, o których obaj panowie tutaj wspominali. Proszę państwa, gratuluję bardzo tej sali gimnastycznej. To nie jest takie zwykłe mieć tak piękną salę gimnastyczną. To nie wszędzie się przydarza. Proszę państwa, i dołożę jeszcze również słowa życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkim życzę nauczycielom, pedagogom, którzy są teraz i emerytom, wszystkiego najlepszego. Gratuluję jeszcze raz tak pięknej sali, tak dużych postępów w całej waszej gminie i miejscowości. Gratuluję bardzo. Panie dyrektorze, na państwa.
bardzo, prosimy. No ja niestety nie jestem taka wysoka. Prosimy teraz pana radnego i sołtysa wsi Tarnogóra, pana Jana Gałtysia, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Dyrektorze, Szanowny Książę lub Księże Proboszczu, zaproszeni goście, drodzy nauczyciele i uczniowie, szanowni mieszkańcy Tarnogóry i Koziary, witam wszystkich. Cieszę się niezmiernie, że mogę dzisiaj razem z Wami wszystkimi świętować otwarcie tej wspaniałej sali gimnastycznej, która mam nadzieję będzie długo służyć wspólnemu pożytkowi. Cieszymy się z faktu, że ta wielka inwestycja gminna w końcu została ukończona. Wierzę, że ten obiekt będzie funkcjonował dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Może również stać się własnym centrum sportowym i kulturalnym naszej miejscowości. Wierzymy, że oddany do użytku nowoczesny obiekt sportowy, a również edukacyjny, przyczyni się także do dynamicznego rozwoju zarówno samej miejscowości, jak i całej gminy. Szkoła stała się nowoczesnym i jeszcze przyjemniejszym miejscem do nauki dla naszych najmłodszych mieszkańców. Należy jeszcze raz podkreślić, że realizacja inwestycji była ogromnym osiągnięciem dla gminy i dla naszej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu naszego samorządu mieszkańcy Tarnogóry wreszcie doczekali się sali gimnastycznej wraz z zapleczem naukowym, którego potrzebowaliśmy. Śmiało mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem nas wszystkich. Ja zaś czuję się wielką radość i ogromną satysfakcję. Szanowni Państwo, inwestycja w głównej mierze została zrealizowana ze środków gminnych oraz środków rządowych. Podziękowania kieruję dla pana Andrzeja Rychla, burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna. Podziękowanie składam również w kierunku pana posła Jerzego Paula, który swoimi działaniami pomógł zrealizować tą kosztowną inwestycję. Dziękuję również panu przewodniczącemu Rady i radnym miasta i gminy Nowej Sarzynie za uchwalenie uchwał w sprawie dofinansowania naszego obiektu. Dziękuję księdzu Franciszkowi za słowa modlitwy i poświęcenia tego obiektu. Jestem przekonany, że sala gimnastyczna będzie spełniała założenia przez nas całe i spełnienia cele i spełnienia oczekiwań wszystkich mieszkańców i gości korzystających z jej przyszłości. Jako gospodarz sołectwa Tarnogóra pragnę życzyć panu dyrektorowi i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Tarnogórze powodzenia w trwającym roku szkolnym. Życzę, aby praca z naszymi najmłodszymi mieszkańcami stała się dla Państwa jeszcze bardziej przyjemna. Naszym uczniom życzę sukcesów na nauce tej szkoły. Niech ta wspaniała inwestycja przyczyni się do Waszego rozwoju i pozwoli jak najlepiej udoskonalić Wasze umiejętności i zainteresowania. Dziękuję. Proszę teraz przewodniczącą Rady Szkoły, panią Justynę Zorzycką. Szanowni Państwo, cieszymy się niezmiernie, że możemy dziś świętować otwarcie tej sali gimnastycznej, która długie lata będzie służyć naszym dzieciom i społeczności. 2 lata temu podpisywaliśmy akt erekcyjny pod budowę tej sali.
Dzisiaj dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu ludzi możemy spotkać się już w ukończonym obiekcie. Z tego miejsca w imieniu Rady Szkoły chciałabym podziękować panu posłowi Jerzemu Paulowi, dzięki któremu zostały pozyskane środki na budowę tej inwestycji. Wiemy, że to nie było wcale takie łatwe. Panu burmistrzowi Andrzejowi Rychlowi, który dokładnie 4 lata temu na zebraniu tutaj w szkole z rodzicami obiecał, że będziemy mieć salę gimnastyczną. Jak widzimy, słowa dotrzymał. Panu dyrektorowi biura burmistrza Adamowi Madejowi, z którym często w szkole spotykaliśmy się. Panu dyrektorowi Piotrowi Zarmierckiemu, który dba o potrzeby uczniów naszej szkoły i wszystkim nauczycielom z naszej szkoły. Radnemu i sołtysowi Janowi Gałdysiowi, strażakom, którzy nigdy nie odmawiają pomocy, jeśli o nią poprosimy. Trudno wymienić wszystkich, więc serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którym te podziękowania się należą. Spełniły się marzenia wielu pokoleń uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Dziś zaczyna się lepsza przyszłość naszych dzieci, które będą mogły ćwiczyć i rozwijać się w wymarzonych warunkach na miarę XXI wieku. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Poproszę jeszcze przewodniczącą Rady Rodziców, panią Monikę Ćwiartek. Szanowni zgromadzeni goście, na dzisiejszym otwarciu nowo wybudowanej sali gimnastycznej jako przedstawiciel Rady Rodziców pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tę inicjatywę. Spełniło się wielkie marzenie uczniów, nauczycieli i mieszkańców wsi. Nowy obiekt będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych. Dziękuję. Tak. Moi drodzy i kochani, bardzo, ale to bardzo dziękujemy wszystkim za cenne, dobre i mądre słowa. Teraz pozwólmy wyrazić wdzięczność za ten wspaniały obiekt uczniom naszej szkoły. Zapraszam was, uczniowie, na scenę. Pamiętajmy, że tak naprawdę uczeń przychodzi do szkoły z dwoma tornistrami. W jednym nosi to, co nosiliśmy wszyscy, a więc książki, zeszyty, piórnik. Natomiast ten drugi jest o wiele cięższy, ponieważ w nim mieszczą się i troski, i czasem rozczarowania, ale przede wszystkim sukcesy oraz marzenia. A te marzenia za chwilę zaczną się już spełniać. Mamy salę gimnastyczną, a za moment zobaczymy, jakie mamy talenty muzyczne, wokalne, recytatorskie czy aktorskie, prawda? Zapraszam wszystkich do oglądnięcia części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły, oczywiście pod fachowym okiem pedagogów. Są szczęśliwe, tu dzieci są szczęśliwe.
spełniły się marzenia uczniów, nauczycieli i rodziców. Nasza szkoła wzbogaciła się o piękną i nowoczesną salę gimnastyczną. W imieniu całej społeczności szkoły dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tak wspaniałego obiektu. Ale któż to się do nas zbliża? Spójrzcie, koledzy. Słyszałam, co się u was dzieje. Jestem mistrzynią w lekkoatletyce. Nabiegałam się w życiu niemało. Sport znam jak własną kieszeń. Z wami, kochane dzieci, czekałam od dawna na to spotkanie. Zamierzam zostać w szkole waszych marzeń i kilka rad praktycznych złożyć wam w darze. Często słyszałam i pojąć nie mogłam, jak bez hal sportowych radzi sobie młodzież. Dziś lekcje WF-u dzięki opatrzności mogą się odbywać w pełnej przejrzystości, więc pełni zapału, wepy i ochoty, bierzcie się solidnie do swojej roboty. Niech nowa sala ducha walki zmaga i przy biciu rekordów wspomaga. Ciągle nuda, sen, seriale, a nawet zdalne nauczanie.
Kiedyś byłem super zuchy, teraz jestem mega słaby. Nie mam chęci do zabawy. Nie no! Co ja tutaj słyszę i widzę? Aż się za was, chłopcy, wstydzę! Lenie, zdychlaki! Gdzie się podziały chłopaki? Gdzie sportowcy, jak ich znałam? Och, od dziś wszystko się pozmienia. Dosyć domu już siedzenia. Ruch, treningi, biegi, skoki. Życia poznać czas uroki. Poprzez lata, aż do współczesnego świata.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. Biegi, skoki, piłka, hokej. Może tenis lub karate. Nam swoją mamę, siostrę, tatę. Równie dla twojego brata. Dobrodziejstwa sportu świata. Sprawność, refleks, orientacja. Walka i rywalizacja. Ważna jest też ta zasada. To zaleta jest, nie wada. Nie są ważne tu medale, lecz czy walczysz, czy wytrwale, czy szanujesz przeciwnika? Jaki jesteś stąd wynika? Sport nauczyć może wiele. Zdrowy duch jest w zdrowym ciele. A wszystko jedna racja. Górą sport i rekreacja. Thank you.
się pożegnamy, na przyszłość zapraszamy. Dziś chcemy podziękować, dziś chcemy podziękować, więc głośno dziękujemy i chórem tak krzykniemy. Dziękujemy się. Czy nie mamy wspaniałych sportowców albo śpiewających czy recytujących? Nie wspomnę o aktorskiej grze. Tych, którzy zmęczyli się strasznie zdalnym nauczaniem. Kochani, bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. Za dwa dni będzie rocznica upamiętniająca powołanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w świecie Ministerstwa Oświaty. Potocznie ten dzień nazywamy Dniem Nauczyciela. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce. Cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom, tym starszym i tym młodszym, przyniosła wiele szlachetnych owoców. Niech wam nie zabraknie nigdy zdrowia. Niech szkoła w domu się wspólnie zmienia. Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i knombra jest dziatwa. Kocha ona figle i często się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest życie ciężko, gdy się mało umie. Kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami. Życzymy wam szczęścia na następne lata. Niech żyje i rozkwita nasza oświata. Śpiewa dziś chcemy wam żyć.
Dzień dobry. Dyrektor. O, Zuziu, dlaczego się spóźniłaś? Proszę pana, stało się coś strasznego. Opowiedz, co się stało. Szedłam. Szłam. No właśnie mówię, szedłam spokojnie. Szłam. No mówię panu, szłam spokojnie. A tu nagle napadł mnie bandyta. Był zamaskowany, mówię panu. Prawdziwy terrorysta. Wyciągnął szplugę i... Co się wyrabia na tym świecie? A co było potem? No mówże szybciej. Potem to, proszę pana, kazał mi oddać zeszyt z moim zadaniem domowym. Siadaj! Otwórzcie zeszyty. Zuzia, przeczytaj swoje zadanie. Moje wypracowanie klasowe jest na temat moje ulubione zwierzątko. Moim ulubionym zwierzęciem jest kotka. Kotka urodziła wczoraj 4 kocięta. To już tyle? Czy to nie za mało jak na 6 klasę? Proszę pana, myśmy też się dziwili, bo w zeszłym roku miała ich 5, a były takie cudne, kici kici. Jak to możliwe, że jeden człowiek w tak krótkim zadaniu może popełnić tyle błędów? A kto powiedział, że jeden? W zadaniu pomagali mi rodzice, mama, tato i brat. Oj, za ciebie to chyba ojciec pisał. Od razu widać po zmianie stylu języka. Zwykle to pisze za mnie mama, ale wczoraj wyjechała do babci. Lekcja matematyki. Dzisiaj napiszecie kartkóweczkę. Co się stało? Czemu jesteś smutna? Bo mi się śniło, że nasza szkoła się spadła. Nie przejmuj się, to był tylko sen. No właśnie, dlatego jestem smutna. A ja teraz sprawdzam, czy nie popełnił błędów. Ale nasz matematyk to raj. Sam nic nie robi, a patrz jak inni pracują. Oliwia, widzę, że przepisywałaś od Szymona. Ale skąd pan to wie? Bo w ostatnim zadaniu on napisał nie wiem, a ty napisałaś ja też. W takim razie zadam ci jeszcze jedno pytanie. Masz 4 deski. Jakiego równania użyjesz, by mieć 8 desek? To proste. Trzeba je przepiłować, proszę pana. No, niestety źle odpowiedziałeś. Ale za to zadam ci jeszcze jedno zadanie. Masz 18 śliwek. Zjadłaś 2. Ile ci zostało? Nie wiem, proszę pana, bo wczoraj liczyliśmy na jabłka. Siadaj. Te scenki dały nam wiele do myślenia. Pozwoliły zrozumieć,
co muszą czuć nauczyciele i jaka trudna jest ich praca. Ile muszą mieć cierpliwości, żeby z nami wytrzymać. Nie zawsze potrafimy doceniać pracę nauczycieli. Z tej drugiej strony. Dziękuję Wam bardzo.